Plac Wacława w Pradze 2024. Bawiące się dzieci, lody, radość, śmiech, turyści. Ten sam plac, 1945 rok, leje po bombach i trupy ludzi po tak zwanym praskim powstaniu. I właśnie w tym miejscu powstaje jedna z najbardziej tajemniczych budowli tej części Europy. Zobaczcie, w 2024 roku turyści z Hiszpanii, oryginalnie z Indii, Czeki, którzy przyjechali tutaj w interesach, nie zdają sobie nawet sprawy, że tu pod nami są potężne tunele, które prowadzą do tego komunistycznego hotelu. 1958 rok, na gruzach Pragi powstaje hotel Jałta. Perła czeskiego socrealizmu, luksusowy hotel, w którym w 1958 roku w każdym pokoju jest już telewizor, a goście mają do dyspozycji luksusowe schody, którymi mogą poruszać się po mieście. Ale największa tajemnica tego hotelu, bo ten hotel ma tajemnicę, jest tam, pod ziemią. Na górze luksusy, a na dole 10 metrów pod ziemią potężny schron i absolutne życie na podsłuchu. Dlaczego? Dlatego, że Czesi wymyślają sobie, że w hotelu Jałta będą spali wszyscy oficjele, którzy odwiedzają ówczesną Czechosłowację. O co chodzi? Chodzi o to, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, żeby skupić ich w jednym miejscu, a równocześnie, żeby mieć nad nimi kontrolę. I taki hotel, najbardziej luksusowy hotel w mieście, nadaje się do tego idealnie. A podziemia są po to, żeby wykorzystać je w czasie konfliktu, ewentualnego konfliktu ze zgniłym Zachodem. Te podziemia mają kilka funkcji. Najważniejsza z nich to schron przeciwatomowy w razie konfliktu. Może w nim przebywać nawet do 300 osób i te osoby mogą tu przeżyć, jeśli będzie taka potrzeba, przez 60 dni. Dlatego te ciężkie bardzo drzwi, dlatego wywietrzniki, dlatego turbiny pompujące powietrze i dlatego również bardzo ciężkie stropy. Stropy, które mają 3 metry grubości i wzmocnione są po środku jeszcze ołowiem. Taki schron atomowy, w którym trzeba przetrwać kilkadziesiąt dni, musiał mieć wszystko. Dlatego komuniści zorganizowali w nim również salę operacyjną. Ten dźwięk, który słyszycie, to wentylacja. Do tego potężna cysterna na wodę, no i te wszystkie okropnie wyglądające urządzenia, gdyby któryś z wysokich oficjeli zachorował. Pamiętajcie, to nie było miejsce dla każdego. Tutaj mógł się znaleźć tylko ten, kto był najważniejszy dla komunistycznego systemu ówczesnej Czechosłowacji. Metrów korytarza, który kończy się gdzieś pod placem Wacława. Dlaczego? Komuniści wiedzieli, że jeżeli cokolwiek walnie, to hotel może się zawalić na te 3 poziomy pod ziemi. Dlatego zrobili tunel ucieczkowy, żeby wydostać się z budynku. Są tu jeszcze 2 takie tunele, ale one komunikują różne części schronu. Oczywiście bardzo potężne zamknięcie. Dokładnie tak to wyglądało. Tak wygląda to na filmach, ale tak było w rzeczywistości. To w tym pokoju, w tym podziemnym pomieszczeniu miały być rozkładane karty Układu Warszawskiego, gdyby rzeczywiście coś się stało. Wtedy wszyscy gromadzili się tutaj i stąd podejmowano decyzję. Słuchajcie, jak tu jest duszno mimo wentylacji. Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia. 60 dni w takich warunkach, ale na to wtedy władze Czechosłowacji były przygotowane.
najważniejsze pomieszczenie w tym całym schronie. Bo jeżeli nie walnęła ta bomba, jeżeli ci oficjele nie musieli w bardzo niekomfortowych warunkach, na czworakach, uciekać gdzieś na plac Wacława, to te podziemia pełniły jeszcze jedną rolę. To była centrala życia na podsłuchu właściwie całej Europy socjalistycznej. Każdy pokój był okablowany. Każdy pokój miał podsłuch. Podsłuchy, monitoring, na jakich było wtedy stać, były na każdym korytarzu. I tutaj siedział specjalny członek tajnej służby, który nadsłuchiwał, o czym kto mówi. Miał karteczki. Karteczka była związana z kolorem pokoju. Tu sobie pisał nazwisko i numer pokoju, dzięki czemu wiedział, kto o czym mówi. A dlaczego to było takie istotne? Bo właśnie w hotelu Jałta zatrzymywała się każda zagraniczna delegacja. W hotelu Jałta miał swoje biura radca gospodarczy ambasady Niemiec. Tutaj odbywały się różne tajne spotkania, więc wystarczyło po prostu przełączyć, przełożyć i wiedzieliście, kto o czym mówi albo co dzieje się na sali, w której odbywają się obrady. Totalna inwigilacja, totalne życie na podsłuchu. Dokładnie w tym miejscu było kiedyś wyjście spod schronu, spod hotelu Jałta, który stoi do dzisiaj i ciągle jest synonimem luksusu nie tylko z tamtych czasów, ale i dzisiaj to jest miejsce bardzo chętnie odwiedzane. W Czechach powstaje również gdzieś pod Pragą, nie znamy dokładnie lokalizacji, jeden z najbardziej luksusowych schronów przeciwatomowych na świecie. Podobno stać na niego zaledwie 2 albo 3 osoby na świecie. To jest gigant z basenami, z plażami, z salami kinowymi, taki, w którym można żyć przez kilka lat, nie przejmując się tym, że cała ludzkość na zewnątrz wyginęła. Pytanie tylko, do czego potem wracać? Ale jeżeli już mówimy o schronach, w takiej Szwajcarii, dla każdego jest miejsce w schronie. Czy wy wiecie, gdzie jest wasz najbliższy schron? Czy zdajecie sobie sprawę, dokąd się udać, jeśli cokolwiek by się wydarzyło? Bo w Jałcie nie wydarzyło się akurat na szczęście nic, ale nigdy nie wiemy, co czyha za rogiem.